tak jakby cały czas ktoś wycierał te ślady, ale sobie z tym po prostu nie poradził, bo tej krwi było tak dużo. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. To była jedna z najgłośniejszych spraw na Podkarpaciu, no szczególnie w Jaśle, bo tam się to wszystko działo i wydarzyło. Zawsze w każdej sprawie ważne jest ciało. Z taką determinacją też policjanci tego ciała zawsze szukają, bo ciało, nawet i po śmierci, może powiedzieć bardzo wiele na temat zabójcy. W tej sprawie nie ma ciała, natomiast jest zbrodnia i kara. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Halina była pielęgniarką, zawsze lubiła się opiekować innymi, miała taki dobry kontakt i z siostrą, i z bratem, i z rodzicami. No, trudno się dziwić, że wybrała właśnie tego rodzaju zawód. Zaczęła pracować w szpitalu specjalistycznym w Jaśle i tam poznała Janusza. Janusz któregoś dnia no tak nieostrożnie gdzieś pracował przy drzewie, nieostrożnie obchodził się z pilarką, że bardzo poważnie się zranił, pociął sobie po prostu nogę. Trafił do tego szpitala, stan jego był poważny, także w tym szpitalu przebywał przez kilka miesięcy. Halina się nim opiekowała. Opiekowała się nim właśnie praktycznie przez cały czas jego pobytu tam w szpitalu. Stopniowo Halinie zaczął się ten pacjent podobać. Potem no, zaczęli razem już rozmawiać, a potem to zakończyło się wszystko tym, że w roku 1990 Halina i Janusz pobrali się. Po ślubie oczywiście zamieszkali razem. Jak każde młode małżeństwo, mają swojego rodzaju problemy, ale wydaje się, że w tym okresie są raczej zgodnym małżeństwem. I Janusz się stara, i Halina się stara. Najpierw rodzi się Bartek, potem rodzi się Miłosz. Jak wielu, powiedziałbym, Polaków mają też swoje marzenia mówiące o domu. No, z zamiarem Janusza, taką ambicją jest to, że kiedyś wybuduje dom. Rzeczywiście robią wszystko, żeby ten dom wybudować. Halina, pomimo tego, że urodziła dwóch chłopaków, nie rezygnuje z pracy. W dalszym ciągu do tej pracy chodzi. Janusz pracuje w hurtowni warzyw i owoców. Po prostu tym handluje, ale cały czas myśli o tym, że chciałby zmienić pracę, żeby ta praca była bardziej dochodowa. No, w każdym razie rzeczywiście ten dom wybudowali. Są bardzo wtedy szczęśliwi. Halina, jak wam mówiłem, jest bardzo rodzinna, więc zaprasza do siebie rodzinę. Ta rodzina przyjeżdża. No, jest dużo miejsca w domu, więc nie ma jakiegoś problemu. Wszyscy się zmieszczą. Atmosfera jest naprawdę u nich zawsze dobra i nie ma tego dyskomfortu, takiego ciasnego miejsca, że jeżeli ktoś ma małe mieszkanie gdzieś w bloku, no to zaproszenie nawet dwójki gości zaczyna być problemem. Natomiast tak wydaje się dzisiaj, że chyba Janusz do końca szczęśliwy z tych wizyt rodzinnych nie był, bo kiedy rodzina Haliny przychodziła, on nagle znikał, mówił, że ma coś pilnie do załatwienia, jakąś sprawę, albo nagle naprawiał samochód. No, widać było, że chyba niespecjalnie jednak za rodziną Haliny przepada. Cały czas jednak myślał o tym, jak pomnożyć ten majątek. Wybudowali dom, ale jemu to było mało. Uważał też, że trzeba zrobić jakiś taki gigantyczny interes. Myślał. I wreszcie wymyślił. Na terenie Jasła jest taki ogromny teren. Tam kiedyś były takie duże zakłady zbożowe. Postanowił kupić ten teren. No i chociaż to jest teren opustoszały, tam są jakieś hale, magazyny, to jednak teren był sporej wartości. Postanowili sprzedać dom. Namówił Halinę do tego, że ten niedawno z takim trudem wybudowany dom jednak sprzedadzą po to,
żeby kupić właśnie ten teren po byłych zakładach zbożowych, ale okazało się, że tych pieniędzy ze sprzedaży domu było także mało, więc wzięli kredyt i tego kredytu także było mało, więc zaczęli pożyczać pieniądze praktycznie od kogo się tylko dało. Pożyczyli od znajomych, pożyczyli od rodziny, no zadłużyli się, mówiąc wprost, po same uszy. Musieli sprzedać dom, czy musieli, nie musieli, sprzedali dom, ale musieli gdzieś mieszkać. Wprowadzili się do domu babci Janusza. To jest działka obok, także widzieli z okien po prostu tego domu babci Janusza swój, no, do niedawna dom. Widzieli, że jak tam się wprowadza nowa rodzina i znajduje w tym domu z takim trudem wybudowanym swoje szczęście, a oni zamieszkali u babci Janusza. I Janusz zaczął rozkręcać interes. Jego pomysłem było to, że na terenie tych zakładów zbożowych wybuduje coś, co będzie takim przedsiębiorstwem dotyczącym skupu, przetwarzania złomu. I to wszystko miało mu przynosić naprawdę ogromne dochody. Kiedy sprzedali dom, to jest rok 1999 i chyba wtedy zaczynają się takie naprawdę większe problemy. To jest także trochę przestroga dla wszystkich tych, którzy takie małe szczęście normalne i codzienne zamieniają na wielkie problemy. Ogromne kredyty, wtedy mają ogromne długi. Halina ciągle chodzi do pracy, Janusz ciągle handluje tymi warzywami i owocami. Po południu Halina, kiedy kończy pracę, albo też rano, bo ona pracuje na zmiany, pomaga mu w tym handlu. Obydwoje są niesamowicie zmęczeni. Chłopaki rosną, potrzebują coraz więcej. No, trzeba im kupić takie chociażby podstawowe rzeczy jak ubrania. Żyją też w takim strachu finansowym, co będzie jutro. Czy będą w stanie spłacić kolejne długi, czy będą mieli pieniądze. No szczególnie Halina to przeżywa, matka troszczy się także o dzieci. Janusz praktycznie znika przez całe dnie, nie ma go w domu, on siedzi tam na tym swoim złomowisku, tam coś cały czas robi, organizuje do domu, na dobrą sprawę przychodzi bardzo rzadko. I tak to się dzieje. Wygląda na to dzisiaj, tak możemy popatrzeć z perspektywy czasu, że wtedy załamało się takie normalne funkcjonowanie tej rodziny. Halina też w tym czasie bardzo się zmieniła. Kiedyś taka bardzo żywa, wesoła, towarzyska, przestała unikać ludzi, stała się posępna, smutna, ale też zaczęła mieć jakieś takie siniaki, jakieś takie potłuczenia. Ona nie chciała na ten temat wiele mówić i to wtedy było jej tajemnicą, chociaż niektórzy domyślali się, że być może jest bita po prostu przez męża. No, sam Janusz też, żyjąc w tym wszystkim, stał się agresywny, zaczęły się pomiędzy nimi problemy, już takie, powiedziałbym, kłótnie, awantury, wzajemne wypominki, wzajemne pretensje o to wszystko, co się dzieje, o to, że nie ma takiej stabilizacji. Janusz unika, wychodzi cały czas z domu, cały czas przebywa właśnie na tej hurtowni, a Halina chodzi do pracy. I tu się okazuje, że rzeczywiście Janusz stał się na tyle agresywny, że już same wyzwiska skończyły się rękoczynami, że po prostu znęcał się nad Haliną i Halinę bił. Pomimo tego, że robią rzeczywiście wszystko, co mogą, żeby wywiązać się z tych zobowiązań, z tych wszystkich spłat, kredytów, no to im się nie udaje. Tego jest po prostu za dużo. Niektórzy, którzy mają u nich pieniądze, po prostu oddają sprawy do sądu. Pojawia się wizja komornika. Janusz boi się tego, że dom babci, w którym mieszkają, także zabierze komornik. Ma więc plan.
poprosił babcię, żeby przepisała ten dom na niego, a on przepisze ten dom na teścia, czyli na ojca Haliny. Rozmawiał z teściem, powiedział mu o wszystkim, teść zgodził się na to i to miała być taka rzeczywiście ucieczka przed komornikiem. Tak też faktycznie zrobili. Babcia przepisała dom na Janusza, Janusz przepisał na teścia. Teoretycznie uniknęli komornika. Oczywiście też teść zobowiązał się do tego, że jeżeli Halina i Janusz staną już na nogi, będzie im lepiej, to po prostu ten dom oczywiście Januszowi z powrotem wróci. Takie było z jego strony zobowiązanie. Natomiast no, to, że przepisali ten dom na teścia, w zasadzie niewiele pomogło w ich tej sytuacji. Janusz był już zupełnie agresywny, znęcał się nad Haliną, nawet w obecności Bartka i Miłosza. Rzadko bywał w domu. Halina w jakiś sposób również się z tego cieszyła, no bo jak go nie było, no to miała w domu spokój. A on w tym czasie praktycznie zaczął mieszkać na tym swoim złomowisku. W ogóle dostał jakiejś obsesji na punkcie tego złomowiska. Był tam cały czas, spał tam, jadł, coś robił, działał, a w nocy wsiadał na rower, brał latarkę i patrolował cały teren, sprawdzając, czy ktoś mu się po tym złomowisku nie kręci. Możemy powiedzieć, że praktycznie wtedy nastąpił taki zupełny rozkład tej rodziny. Halina zdaje sobie sprawę z tego, że tego małżeństwa nie da się już dalej uratować. Zresztą no, nie będzie żyła z człowiekiem, który cały czas jest agresywny, który ją bije, który ją poniża. Robi to także w obecności dzieci. No, ma jednak wsparcie ze strony tutaj koleżanek, ma wsparcie ze strony rodziny. Wychodzi z takiej apatii, zaczyna wchodzić między ludzi, zaczyna bywać, zaczyna chodzić na jakieś spotkania towarzyskie. Tam na jednym z takich spotkań poznaje Zbyszka. Zaczynają mieć taki kontakt ze sobą. No widać, że wszystko zmierza w takim kierunku, że ze Zbyszkiem może sobie jakoś ułożyć dalsze życie. Tym bardziej, że wygląda na to, że Zbyszek daje jej wsparcie. No jest mężczyzną, który daje jej poczucie bezpieczeństwa. Ale nie ma tego bezpieczeństwa ze strony męża. Kiedy już obydwoje się wręcz zakochują w sobie, opowiada Zbyszkowi, co się dzieje u niej w domu. Ten no, daje jej po prostu takie wsparcie. Ona o tym wszystkim mówi Januszowi. Mówi o tym, że poznała kogoś innego, że ich małżeństwo nie ma sensu, że najlepiej dla nich będzie to, że się po prostu rozejdą, rozwiodą i zaczną sobie jakoś to życie układać od początku. Janusz jest wściekły, ale w roku 2008 dostają faktycznie rozwód i wtedy Janusz zażądał zwrotu tego domu babci. Pamiętacie, że faktycznie ojciec Haliny zobowiązał się do tego, że kiedyś ten dom mu po prostu zwróci, no ale sam wiedział, co się dzieje w domu, wiedział o tym, co robi Janusz. Zdawał sobie sprawę z tego, że Halina po 18 latach małżeństwa, po 18 latach dawania wszystkich pieniędzy na dom, na ten jego interes, czyli złomowisko, no zostanie po prostu z niczym, a ma przecież dwójkę dzieci. Więc w jakiś sposób nie zdecydował się na to, żeby mu ten dom oddać, natomiast przepisał ten dom na Halinę. I Halina w tym domu, czyli kiedyś domu babci Janusza, zamieszkała wraz z synami. Janusz natomiast wciąż był na tym swoim złomowisku. Tam żył, tam pracował i tam mieszkał. Halina zaczyna układać sobie życie ze Zbyszkiem. Zbyszek też myśli o tym związku poważnie. Zaczyna budować dom około 30 km od Jasła. I chociaż w 2008 roku Halina i Janusz dostali rozwód, to jednak nie mieli podziału majątku.
Halina decyduje się na wniesienie kolejnej sprawy. Jest wtedy rok 2011. Halina wnosi sprawę do sądu, tym razem o podział majątku. Chce także jakiejś części tego złomowiska. To jest przecież taki teren sporej wartości, ogromnej wartości, patrząc na to wszystko. Sama mówi, że przecież przez tyle lat płaciła kredyty, zarabiała, odkładała każdy grosz, że przecież jej się też coś z tego należy. Janusz oczywiście jest wściekły. Rozprawa o podział majątku ma się odbyć 9 lutego 2011 roku. Na początku lutego, więc kilka dni przed tym, Janusz czai się w okolicach domu Haliny, kiedy ta wysiada z samochodu, dobiega do niej Manusz, zadaje dwa ciosy, potem bije, kopie. No jest po prostu wściekły. Policja od razu oczywiście trafia na jego trop, tym bardziej, że Halina to wszystko przeżyła i opowiedziała, kto ją napadł. Natomiast no, wydaje mi się, ten wyrok, który dostał wtedy Janusz, to było zaledwie 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i zakaz zbliżania się do Haliny. No, wydaje się, że wyrok dla człowieka, który napadł z nożem, zadał ciosy, był zdecydowanie za niski. Mijają kolejne lata, ponad 2 lata, jest już 5 sierpnia 2014 roku. Halina tego dnia pracuje w szpitalu, ma ciężki 12-godzinny dyżur. Po tym dyżurze jeszcze Bartek dzwoni do niej, a więc ten starszy syn, i mówi: mamo, czy odwieziesz mnie na autobus do Krakowa, bo się umówiłem ze znajomymi. Zmęczona, ale faktycznie podjeżdża po Bartka, wsadza go do samochodu, odwozi go na ten autobus. Bartek wyjeżdża i jedzie do znajomych do Krakowa. Ona wraca do domu. W domu jest jeszcze młodszy z synów. Mówi, że idzie do koleżanki. Poszła do tej koleżanki gdzieś około 19. Tam kobiety rozmawiały prawie przez 2 godziny. Jakieś ploteczki, jadły ciasto, piły kawę. No jakiś taki relaks po tym ciężkim dniu i po ciężkim dyżurze. Halina około 21 pożegnała się z koleżanką, powiedziała, że idzie do domu. Przyszła jeszcze w drzwiach, dosłownie minęła się z Miłoszem, z tym młodszym synem. On także tego wieczoru wybierał się na grilla, więc została w domu sama i miała się położyć do łóżka. Przed snem jeszcze, no to już było po 21, Halina wychodzi na papierosa, siada na schodach czy też na wejściu do drzwi do tego domu, no i pali tego papierosa. W międzyczasie dzwoni jeszcze Zbyszek, rozmawia z nim przez telefon. No takie oczywiście typowe pytania, jak dzisiaj, jak minęło, co robiłaś, co robiłeś i tym podobne. Taka tym podobna rozmowa, żegnają się, Halina mówi, że jest zmęczona i że kładzie się spać. Miłosz wraca w nocy do domu, wie, że mama jest po dyżurze, widzi wprawdzie, że u niej się chyba pali światło, jest włączony telewizor, ale już nie wchodzi, sądzi, że mama po prostu tak to wszystko zostawiła, sama już śpi, nie chciał jej obudzić, więc sam położył się do łóżka i zasnął. Wstaje następnego dnia, szykuje się do pracy, wie, że mama ma tego dnia wolne, więc nie wchodzi do niej do pokoju, idzie do pracy. Kiedy Miłosz poszedł do pracy, rano Zbyszek no, był umówiony z Haliną, zaczyna do niej dzwonić, no ale ta nie odpowiada. Dzwoni raz, drugi, trzeci, no tych telefonów była cała masa. Wreszcie idzie pod ten dom i czeka, aż ktoś do tego domu po prostu wróci. Po 16 wraca Miłosz, mówi mu o tym, że co się dzieje z mamą, że przecież dzwoni do niej. Miłosz zdziwiony, bo przecież mama teoretycznie powinna być w domu. Idą, otwiera drzwi do domu, wchodzą do domu i tutaj wchodzą do pokoju, gdzie Halina miała być. No ale jej nigdzie nie było.
Pozostał jej telefon, pozostała jej torebka, w której były jej osobiste rzeczy. No, wszystko zostało. Nie było tylko Haliny. Wtedy Miłosz spostrzega, że nie ma też takiego dywanika, który był przed pokojem, że ten dywanik zniknął, ale jak się przyjrzeli na ściany w przedpokoju, na ganku, zobaczyli, że ktoś chyba zmywał krew, że tej krwi było dużo. Te zamazy takie na ścianach, one szły praktycznie cały czas od pokoju Haliny poprzez korytarz na ganek, tak jakby cały czas ktoś wycierał te ślady, ale sobie z tym po prostu nie poradził, bo tej krwi było tak dużo. Nawet technicy później powiedzieli, że osoba, która straciła tyle krwi, nie mogła po prostu przeżyć. Wezwali policję, rozpoczęły się oględziny. Jeden z policjantów tuż przed domem znalazł także medalik. I to był medalik należący do Haliny. Halina zaginęła, ale to wcale nie oznaczało, że nie żyje, chociaż, jak mówiłem, technicy stwierdzili, że straciła tyle krwi, bo oczywiście sprawdzono, że to jest jej krew, że raczej kobieta nie żyje, ale nie ma ciała. Głównym podejrzanym, w zasadzie jedynym podejrzanym, stał się oczywiście Janusz. A kiedy policjanci przyjechali do niego, powiedział, że nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje z Haliną, że jej nie widział, nie ma z tym nic wspólnego i żeby policja się od niego po prostu odczepiła. Ale pomimo tego został zatrzymany, zaczęło się sprawdzanie przede wszystkim tego złomowiska, które tam jest w Jaśle. Zaczęli policjanci przeglądać, przetrząsać to złomowisko, ale tutaj nie natrafili na żaden ślad. Jedynie ludzie, którzy tam mieszkają w okolicy, stwierdzili, że mniej więcej po 22, a 23, tam był jakiś taki olbrzymi huk, dziwny, bo nigdy takiego huku tam nie było. Ale kiedy policjanci sprawdzali to złomowisko, niedaleko, bo przy ulicy Floriańskiej, natknęli się na białego transita. Takim właśnie białym transitem jeździł Janusz. Na pytanie, dlaczego ten biały transit stoi tam, właśnie w tym miejscu, Janusz powiedział, że poprzedniego dnia, a więc 4 sierpnia, zepsuł mu się ten samochód właśnie w tym miejscu i on go zostawił. No, policjanci sprawdzają, przeszukują tego transita i widzą, że na pace są jakby ślady krwi. No, zabezpieczają to, krew idzie do badań i okazuje się, że jest to krew Haliny. Janusz oczywiście znowu mówi, że nie ma zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Jak powiedział, ten samochód mu się zepsuł poprzedniego dnia i dlatego go tam zostawił. Policjanci szukają dalej. Tym razem pomaga zapis z monitoringu. To jest zapis z monitoringu niedaleko domu, gdzie mieszkała Halina. Tam widać mniej więcej o tej godzinie identycznego białego transita, jakim jeździł Janusz. Ale czy to on, do końca tego nie wiadomo. Natomiast są kolejne zapisy. Tym razem to są zapisy ze złomowiska i na tym nagraniu widać, że 5 sierpnia Janusz wyjeżdża tym transitem o godzinie 19:57, a wraca o 22:23. Wobec tego kłamał, mówiąc o tym, że poprzedniego dnia, 4 sierpnia, ten transit mu się zepsuł i zostawił go przy ulicy Floriańskiej. I to był jeden z dowodów w tej sprawie. Wszystko układa się, myślę, te wszystkie poszlaki układają się w taką logiczną całość. Wygląda na to, że Janusz znowu nie wytrzymał. Dlatego, że kolejnego dnia, więc 6 sierpnia, dzień przed atakiem, przed zniknięciem Haliny, miała być kolejna ich sprawa w sądzie o podział majątku. Wygląda na to, że wszystko zaplanował, że tego dnia podjechał wieczorem pod dom Haliny i obserwował, widział, jak ona siedzi na tych schodach i pali papierosa. Skończyła rozmowę o 21:28, wtedy weszła
do mieszkania, do domu. On wszedł za nią. Być może spodziewała się, że to Miłosz wrócił, albo po prostu otworzyła mu drzwi. Zaatakował, potem ciało wyciągnął, wsadził, przeciągnął do tego białego transita i odjechał. Widać także na nagraniu, że odjeżdża spod domu Haliny o godzinie 22.08. O 22.23 wjeżdża już na złomowisko. No, to jest zaledwie 15 minut. Miał 15 minut na to, żeby pozbyć się ciała. Wygląda na to, że wszystko dokładnie zaplanował, ponieważ tego ciała do tej pory nie ma. Nic też nie daje logowanie się telefonu Janusza. Powiem, ten telefon jego jest przez cały czas wyłączony. To jest przez te krytyczne dni 4-5 sierpnia. Włącza go dopiero 6 sierpnia, kiedy jest już praktycznie po wszystkim. Rozpoczyna się proces, a w zasadzie zanim się rozpoczął, w sprawie zaczęły się dziać trochę według mnie dziwne rzeczy, bo w roku 2014 zmieniono zarzut Januszowi z uprowadzenia Haliny na jej zabójstwo. Pomimo tego w 2015 roku sąd uchyla mu areszt, wychodzi na wolność i może odpowiadać z wolnej stopy. Jednocześnie prokuratura nakazuje poszukiwania zwłok. Policjanci robią co mogą, żeby to ciało odnaleźć. Pojawia się georadar, tym georadarem przejeżdżają praktycznie cały ten teren, cały ten obszar, gdzie mógł ukryć ciało. Ściągają z Berlina specjalne psy, to są psy, które poszukują zwłok. Przeszukują Wisłokę, przeszukują wiele innych miejsc, żeby tylko to ciało odnaleźć, ale tego ciała w dalszym ciągu nie ma. Jak na razie śladów po nim także nie ma. W czasie procesu, który rozpoczął się 17 stycznia, może trochę symbolicznie, bo Halina też mieszkała przy ulicy 17 stycznia, ale ten proces rozpoczął się właśnie wtedy, zeznawał także Robert. Robert to, nazwijmy to, kolega z celi Janusza. Razem z nim odbywali wyrok, czy bardziej byli tymczasowo aresztowani i Robert stwierdził, zeznał tak w początkowej fazie tego procesu, że Janusz mu się zwierzył z tego, że zabił żonę, że potem pociął ciało na kawałki, a kawałki ciała zakopał w pewnej miejscowości niedaleko Jasła. Policjanci nawet przeszukali ten teren, ale niczego nie znaleźli. Czy być może to nie ten teren, czy być może Janusz kłamał? Tego na razie nie wiemy. W każdym razie Robert wycofał się z tych zeznań i już w procesie tego powtórzyć nie chciał. Na podstawie tego wszystkiego, co zostało w sprawie zebrane, sądy wszystkich instancji i sąd pierwszej instancji i potem sąd apelacyjny i sąd kasacyjny w styczniu tego roku, a więc 2023, uznali, że te poszlaki są wystarczające do tego, żeby skazać Janusza. Janusz dostał 25 lat pozbawienia wolności. Siedzi teraz, odbywa wyrok. Kiedy kontaktował się jeszcze z mediami, zapytano go, czy ma jakieś plany na przyszłość. Powiedział, że ma plany wygonienia z domu babci dwóch swoich synów, którzy do niego się nie odzywają. I tak na marginesie oczywiście tego wszystkiego jako puenta, to warto się zastanowić, czy rzeczywiście w poszukiwaniu takiego szczęścia warto pogrzebać to, co się do tej pory zdobyło. I tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i oczywiście trzymajcie się.